Mamy październik, więc sezon na działkach powoli dobiega końca, ale to jest dobry moment do tego, żeby się uzbroić między innymi w wiedzę i przygotować do kolejnego sezonu. Dlatego dzisiaj zabieram Państwa do specjalisty, który podpowie nam, co zrobić, żeby ten sezon był przyjemniejszy, mniej pracowity, ale bardziej owocny. I tutaj tak wypatrzyłam sobie pierwsze takie cudo, które ma nam pomóc. Tak jest. Siatka. Niepozorna, ale bardzo istotna, bo chyba nie ma nic gorszego, działkowcy potwierdzą, jak piękny, równo przystrzyżony trawnik upstrzony kopcami kreta. Tak jest, dokładnie. Jest to siatka przeciw kretom, nornicom, którą stosuje się pod powierzchnię na naszym ogrodzie, aby zapobiec właśnie, żeby ten kret, nornica lub inne gryzonie nie przedostały się nam na zewnątrz i nie rozgrzebały nam trawnika. Pięknego trawnika, który tak wiele kosztuje pracy i wysiłku, żeby osiągnąć taki ten. Jest ale ten produkt ma też tę zaletę, że nie szkodzimy tym zwierzątkom. Nie szkodzimy. Nie zapraszamy, ale tak nie jak my rekomendujemy, wyślij krety do sąsiada. Więc nic się z nim nie dzieje. System korzenny naszych roślin nie szkodzi, bo jest to siatka bardzo cienka, wytrzymała, jest orientowana na wszystkie strony, gdzie osiągamy bardzo dużą wytrzymałość tego. Kilkadziesiąt lat, powiedział pan. Oczywiście do 50 lat, jeżeli jest dobrze zabezpieczone, spokojnie możemy ją stosować i wtedy trawnik mamy naprawdę piękny, a opłaca się stosować ze względu na to, że później te prace mogłyby być bardziej kosztowne niż przy założeniu od razu tego produktu. No właśnie, ale takich produktów jest więcej, które może wyglądają niepozornie, ale potrafią zdziałać cuda. Dokładnie. Ja zwróciłam uwagę między innymi na tę folię, tak, o której powiedział pan, że to jest taki nowy sposób na to, żeby niewielkim kosztem zbudować sobie zbiornik, mały zbiorniczek retencyjny na działce. Tak jest, dokładnie. Jest to folia o nazwie Aquen 500. Są to folie do małych, przydomowych ogródków działkowych, aby upiększyć nasz ogródek. Czyli na przykład oczko wodne? Tak. Jest to folia dwukolorowa. Są to folie produkowane na specjalnych maszynach, na których osiągamy dwa kolory. W zależności, jak się pani podoba, który kolor kładziemy. Może nie być ma... błękit albo morski. Oczywiście, tak jest. I drugie zastosowanie tej folii jest to gromadzenie wody opadowej, gdzie w obecnym czasie jest coraz mniej tej wody i klienci kupują to, aby jeszcze oprócz po prostu mieć wodę pod ręką i podlewać, nie tracąc innych źródeł. Folia zabezpieczy przed ucieczką dokładnie, tej wody i w dokładnie, momencie, kiedy potrzebujemy. Dobrze zaizolowana, dobrze ułożona folia potrafi być do 10-15 lat. Także bardzo oszczędny, jeżeli chodzi o produkt, o wykorzystanie przy takim zastosowaniu tej folii. Oszczędność pieniędzy, ale oszczędność tak, czasu oczywiście, będzie też ważna. Wiem, że macie takie produkty, dzięki którym możemy zaoszczędzić na przykład na plewieniu, czyli oczywiście, zbora wszystkich, którzy mają tak jest, piękne rabatki. Dokładnie. Co moglibyśmy przedstawię tutaj Państwu taki produkt, to są tkaniny ogrodnicze, które wyścielamy nie tylko jako efekt wizualny, ale w szczególności, aby niepotrzebne chwasty wydostawały się po prostu do naszych ogrodów. Jest to folia polietylenowa tkana. Każdy produkt jest tkany. Jesteśmy wyłącznie polskim producentem. Wszystko robimy, każdy jeden element jest robiony w naszych zakładach. Jest to tkana folia, bardzo wytrzymała, stabilizacja tego jest do 10 lat, dobrze osłonięta. Różne kolory tej folii możemy układać sobie w zależności od czym chcemy przykryć tą folię. Różne, na przykład kolor brązowy, jest to kora, zielony, czy biały, czy czarny, różnego rodzaju kamienie, które upiększają nasz ogród. A my dzięki temu oszczędzamy czas, bo oczywiście wszelkie niepożądane chwasty zostają pod ziemią, tak. A my dzięki temu możemy usiąść tak i napić się na przykład kawy na tarasie. Tak jest. A jeżeli Państwo nadal macie wątpliwości, bo tych możliwości jest bardzo dużo. Bardzo dużo, oczywiście. To są eksperci, którzy na te pytania z pewnością spokojnie odpowiedzą. Tak jest.